Cześć, witam Was jak zawsze z nadwody. Dzisiaj króciutka taka zasiadka, myślę 4 do 5 godzin. Przyjechałem trochę później, dlatego będę krótko siedział, bo niestety u nas rano było około 4 stopni. Także było zimno, nie chciało mi się tak jechać. Odczekałem trochę i przyjechałem. Jeszcze była mgła, teraz już wyszło słoneczko i zaczyna się robić fajnie. Pokażę Wam, gdzie dzisiaj wędkuję za chwilę i oglądajcie dalej, co dla Was przygotowałem w tym filmie. Tak jak widzicie, wędkuję dzisiaj w takim miejscu, gdzie przede mną jest wyspa. Drzewa na nie rosną, z prawej strony są trzcinki i tam dalej po prawej stronie jest łowisko. Tak jakoś sztucznie sama woda to podzieliła. Wędkę karpiową z prawej strony rzucam pod drzewo. Natomiast wędkę federową rzucam po lewej stronie od drzewa. Jak zawsze na takiej odległości gdzieś 30-35 metrów. Myślę, że tu jest gdzieś z jakieś 3 metry głębokości. I zaraz zobaczycie, co przyniesie dzień w dalszej części filmu. Na prawej wędce karpiowej dzisiaj przygotowałem takiego dumbelsika o kolorze żółtym. Załaduję go i zaraz im zarzucam. Koszyk już nabity cementą i wykonujemy rzut. Powiem Wam, że się zrobiło bardzo fajnie. Rano było zimno. Miałem jeszcze kurtkę. Teraz temperatura poszła trochę do góry, aż nie do uwierzenia, że rano o 6 było 2 stopnie. Myślę, że teraz już gdzieś koło 10 stopni jest. Jest całkiem inaczej, słoneczko świeci. I w ten sposób przyjemnie się siedzi. Obserwuję kijki. Ale na razie nie za bardzo rybka chce ze mną współpracować. No ale jak nie mnie, to komu ona będzie brała? Znacie moją zasadę. Trzeba zawsze mieć nadzieję, że coś będzie lepiej. Chociaż niepokoi mnie ta sytuacja, że nad wodą jestem tylko ja. W oddali tam jest Jacek, łowi na żywca. Liczy na jakiegoś drapieżnika. No i obok mnie siedzi jeszcze wiceprezes, który też tam próbuje powalczyć z jakimś braniem. Oby nam coś poszło, bo zawsze to jest o wiele sympatyczniej, siedzi się nad wodą, niż tylko w oczekiwaniu na te jedyne branie. Ja myślę, że tych brań dzisiaj będzie więcej. To zobaczycie, myślę, w dalszej części filmu. Na dzisiaj przygotowałem zanętę o takiej średniej gramaturze. Jak zwykle trochę pieczywka fluo, trochę peletu 2 mm krylowego. Dipa używam Ochotka Kryl. I zobaczymy, jak to się nam dzisiaj sprawdzi. Co zobaczycie w dalszej części filmu. Biorę się i rzucam po raz kolejny.
Jak zawsze odczekuję chwileczkę. Niech koszyczek opadnie na dno. Ustawiam wędkę na podpórkach. Dociągam. I czekam na branie. Zobaczcie. Taki niewielki leszczyk wziął. Oby to była oznaka następnych i większych brań. Będziemy go zaraz wypuszczali. Puszczamy leszczyka. Widzicie, chlapie się. No, odpływaj, kolego. I przyprowadź kogoś większego. Oby nam następne branie brano. Tak, wędkarz dojechało, ciepło się zrobiło. Ale nie widać, żeby komuś ryba brała. Dwa brania miałem. Niestety rybka się nie zacięła. Lub ja źle zacięłem. I czekamy dalej. Widać, że ciężki temat będzie dzisiaj, no ale nie poddajemy się. Zobaczcie, jaka flauta jest. I nic nie widać, żeby gdzieś ryba oczkowała. Nawet ta drobnica. Tak jak wam wcześniej mówiłem, dzisiaj kieruję się na tą wyspę. Jedną tu mam wędkę karpiową bliżej. A federowo damy z boku. Fajnie jest oznaczony ten mój sektor z prawej strony mojego stanowiska tymi trzcinkami. Zastanawiam się, tak jakby tu przyjechał na spinning, czy drapieżniki gdzieś tu stoją, bo ta górka z tymi drzewkami, tu obok jest drugie wypłycenie, bo też jest jakieś krzaki, drzewko, tu trzcinka. No takie miejsce, gdzie mógłby się trzymać drapieżnik. Trzeba będzie tu przyjechać i spróbować, czy one tu są. I czy uda się, jak to popularnie mówią wędkarze, coś wydłubać. Zobaczcie, fajny golec, fajny karpik. Nie będziemy go przetrzymywali, odkaziłem go i bierzemy go do wypuszczenia do wody. Odpływaj. Jak widzicie, dostał wolność. Jeden się spiął przy samym brzegu wcześniej. Bardzo chimerycznie biorą, bardzo delikatnie te karpie biorą. No tak jak to już późną jesienią. Ale ważne, że biorą, coś się dzieje i inaczej siedzi się nad wodą. Jak jest jakieś branie, wiadomo, nie zawsze zatniemy, nie wszystkie ryby się wyjmie, ale najważniejsze, że biorą i będę siedział dalej. Pływa mi taka kaczka po zastawach, dobrze, że nie ciągnie żyłki, że jest zatopiona. Zdenerwował się i odleciał. Napiszcie w komentarzach, jak tam u was po tych upałach i przejściu na zimne, czy ryba bierze,
U nas jest z tym lekki problem. Do tego dochodzi sytuacja popowodziowa, gdzie większość łowisk jest, była zalanych i jest utrudniony do nich dojazd. Chociaż, jak to mówią, wśród wędkarzy kamikadze nie brakuje. Ludzie ryzykują, jadą. RZGW od powodzi włącznie do poniedziałku co tydzień przedłuża co poniedziałek zakaz wjazdu na wały, przebywaniu na wałach oraz w polderach. Trudno jest nam wędkować po tej dużej wodzie. Ciekawy jestem, komu woda ryby przyniosła, a komu zabrała. Jak to tam u was jest? Mieliśmy fajny zbiorniczek taki spinningowy. Liczyliśmy, że na jesień tych okoni i tych szupaków trochę połowimy. Ale on jest tak zalany, że nie ma tam po prostu dojścia. Byliśmy na rekonesansie i na które łowisko nasze, gdzie jeździliśmy, chcieliśmy wjechać, tam po prostu warstwa szlamu jest około 30 cm, jest ryzyko. Wejść wjazdu samochodem już nie mówię, ale nawet iść, bo nie wiadomo co tam pod nogami jest, co wymyło. Trochę strat niektórym kołom przyniosło, bo chłopaki przez wiosnę tak się narobili, zrobili wspaniałe dojazdy i utwardzili to wszystko, te drogi. Także był fajny dojazd, nie było błota, nie było niczego. Ostatnio jak byłem, co wspominałem wam przed chwilą na rekonesansie, to się okazuje, że to jest wszystko zmyte. Szkoda tych pieniędzy, bo to są nasze pieniądze, które zostały wydane w słusznym celu. Niestety przyroda zabrała to wszystko i tą całą pracę i trzeba będzie ją wykonać na nowo. I tak to wygląda. Skupiam się dalej na wędkowaniu i zobaczymy, co będzie dalej. Jest długa rybka. Muszę ją przytrzymać, żeby nie poszła mi w ten drugi zestaw, bo mi wszystko poplącze. No, dziwne branie było w ogóle. Wziąłem wędkę, podniosłem, żeby przerzucić i w tym momencie się złapała. Podbieraczka. No chodź. O. I mamy ją w podbieraku. I kolejny karpik. Złowiony, niewielki, ale jest, tym razem na metodę feder. Tamten był na wędce karpiowej. Biorę go i wypuszczam. No taki niewielki karp. Nie będę go nawet dawał do tej siatki, bo tak szybciej dojdzie do siebie. Jak widzicie, no kolego, wypływaj. No. I odchodzi sobie do swojego środowiska, a ja będę wędkował dalej. Lubię tak siedzieć, jak wędki są zarzucane, patrzeć na tą przyrodę otaczającą, na tę ciszę i spokój, jaka jest nad tym łowiskiem. To jest to, co człowiek potrzebuje, kiedy wyjedzie z miasta,
i chcę trochę spokoju i ciszy, odpocząć od problemów życia codziennego. To daje ukojenie. No i jak zwykle, mówię, rybki uczą pokory i szacunku do nich. To nie jest tak, że przyjeżdżamy, mamy super zanęte, przynętę, założymy jakiegoś dumbbellsa, baftersa, kukurydza czy cokolwiek tam innego, czy kurki jakieś proteinowe. One oczekują od nas szacunku i nie dają się tak łatwo złowić. Kończę dzisiejszą zasiadkę. Tak jak wam mówiłem na wstępie, krótką, bo nie miałem za dużo czasu. Rano nie jechałem, bo wiecie, no w nocy jest 2-4 stopnie i zimno i wiadomo, że ta ryba z wcześniejszych moich doświadczeń, kiedy byłem ostatnio 3 razy i nic nie brało, postanowiłem trochę przyjechać później. Nie dużo później, ale już nie o świcie. Jak troszeczkę temperatura weszła do góry i wtedy coś. Jest zawsze nadzieja, że weźmie. No jak widzieliście, nie było dzisiaj rewelki. Ale rączka rybką śmierdziała, coś żeśmy wydubali i trzeba było się naprawdę starać. Okazało się, że jak się założy stary, sprawdzoną sposób na kukurydzę, to tych brań było trochę więcej. Dumbbellsy i waftersy dzisiaj słabo się sprawdzały. Jedynie ten kolor pomarańczowy, który dałem na koniec, bo wcześniej żółty, ani ten czerwony, nic nie dawał. Waftersa dałem takiego bordowego, to samo. Praktycznie woda otworzyła kukurydza twarda, którą założyłem i ryba zaczęła brać. Na tym kończę. I do zobaczenia gdzieś nad wodą następnym razem. Oglądajcie nas. Jeżeli uważacie, że film wam się spodobał, to zostawcie subek, dzwonek. Napiszcie jakiś komentarz, jak wam idzie. Bo u nas jest bardzo ciężko. LZGW zabroniło wchodzenia na wały i także na Odrę legalnie, jakby ktoś chciał połowić. Tak jak ja, bo to w filmie pokazuje, to u mnie mieliby czysty dowód. Nie da się przekroczyć. Do polderu, do suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny dalej nie wolno wchodzić. Chociaż łowiska w większości no, są wypełnione do pełna, ale koledzy tam ryzykują i wędkują. Także mamy duży problem z Andrzejem, gdzie pojechać na spinning. Dlatego przyjeżdżam na metodę. Andrzeja nie ma, bo Andrzej pracuje. Przepraszam. Andrzej pracuje, więc muszę przyjechać sam i uczyć się, jak kręcić film samemu, jak ustawić kamerę, jak się do niej dostawiać. Także za niedoskonałości w tym filmie, czy w innych, gdzie jestem sam, wybaczcie. Przepraszam, że przedłużyłem. Trzymajcie się, do zobaczenia, gdzieś na wodą, cześć.